Cześć, ja jestem Celeston, a dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku nowej serii Podróż do przyszłości. I jak sama nazwa mówi, będziemy zajmować się zagadnieniami przyszłościowymi, to co przyniesie nam przyszłość. A więc zaczynajmy. Hyperloop. Elon Musk, założyciel SpaceX i Tesla Motors, stworzył kolejną wizjonerską firmę Hyperloop Transportation Technologies, która od kilku już lat tworzy futurystyczną koncepcję transportu lądowego Hyperloop, który z kolei może zrewolucjonizować pojęcie współczesnego transportu. Powiem więcej, na pewno tak się stanie. A dlaczego? Sami zobaczcie. Hyperloop to projekt kolei przyszłości prosto z filmów science fiction, który właśnie realizuje się na naszych oczach. Będzie to środek transportu naśladujący w swych założeniach pociągi czy metro. Jednak jego wygląd i osiągi to nie pociąg i nie metro, to Hyperloop. Chyba nie muszę wspominać, że cała kolej ma być w pełni ekologiczna. Sam wygląd całego projektu to stalowa rura, wewnątrz której będą poruszały się kapsuły pasażerskie, a w przyszłości także ładunek cargo. Teraz przedstawię Wam kilka informacji i liczb na temat Hyperloop w formie top faktów. Jak wynika ze wstępnych planów, kapsuły pasażerskie mają być zbudowane z aluminium i będą one poruszać się na tzw. poduszkach elektromagnetycznych, takich jak w maglewach. Kapsuły Hyperloop będą poruszały się zamknięte wewnątrz stalowej rury, z której zostanie wypompowana większość powietrza, dzięki czemu powstaną w niej warunki zbliżone do próżni. Całą konstrukcję wyniesionych nad ziemią i połączonych ze sobą rur Hyperloop mają podtrzymywać betonowe kolumny rozmieszczone nierównomiernie w odstępie 50 do 100 metrów. Prędkość, z jaką będą mogły się poruszać kapsuły, będzie dochodzić do 1200 km na godzinę, czyli szybciej niż samoloty pasażerskie, których prędkość przelotowania osiąga nawet 1000 km na godzinę. Pierwsze źródła z 2013 roku podawały nawet, że prędkość kapsuł wynosić będzie nawet 6500 km na godzinę. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów, jak i cenę całego projektu, postanowiono, że prędkość nie może przekroczyć prędkości dźwięku. Kapsuły będą się poruszały w odstępach około 8 km od siebie, tak, aby w razie nieprzewidzianych zdarzeń mogły spokojnie wyhamować. Na pierwszej trasie, która połączy San Francisco i Los Angeles, będzie znajdowało się jednocześnie 70 kapsuł, które będą startowały jedna po drugiej co 30 sekund. Wybudowanie tego odcinka ma kosztować około 6 miliardów dolarów. To i tak tanio w porównaniu do tego, że w Kalifornii jest planowana na tej samej trasie linia superszybkich pociągów, która w swoich założeniach ma kosztować aż 70 miliardów dolarów, a prędkość, jaką pociągi osiągałyby na tej trasie, to zaledwie około 350 km na godzinę. Właśnie z tego powodu Musk wymyślił ideę Hyperloop w proteście do tak drogich i pseudo-superszybkich, kosmicznie drogich pociągów. We wstępnych założeniach cena biletu ze wschodu na zachód Stanów Zjednoczonych będzie wynosić niespełna 100 dolarów. Swoją drogą ciekawe, ile w innych krajach. Niestety, w kilkuosobowych kapsułach pasażerskich w planach nie ma okien. Dlatego załoga HTT planuje sprawić podróż bardziej przyjemną za sprawą ekranów LED, które będą umieszczane na wewnętrznych ścianach kapsuł. Ich zadaniem będzie wyświetlanie różnych wizualizacji. Do tego w kapsułach nie znajdzie się miejsca na WC i inne udogodnienia, jakie możemy spotkać w dzisiejszych pociągach. Ze względów bezpieczeństwa podczas tak dużej prędkości przejazdu pasażerowie będą musieli odbyć całą podróż na siedząco w dość ciasnych kapsułach. W stanie Nevada na obrzeżach Las Vegas trwa właśnie budowa 3-kilometrowego testowego toru dla kolei Hyperloop. Inżynierowie pracujący nad tym projektem zakładają,
że do końca tego roku tor będzie w pełni gotowy do pierwszych testów, a już dziś trwają testy samego napędu na bardzo krótkim odcinku, na którym prototypowa maszyna rozpędza się do około 600 km na godzinę. Na chęć budowy u siebie Hyperloop decydują się już pierwsze kraje, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Słowacja. Ten drugi kraj podpisał już nawet umowę z Hyperloop Transportation Technologies, w której zawarte są plany połączenia stolicy Słowacji Bratysławy z dwoma innymi stolicami jej europejskich sąsiadów, Wiedniem i Budapesztem. I uwaga, podróż między dwoma tymi miastami będzie wynosić około 10 minut. Budowa pierwszego odcinka ma zakończyć się planowo do 2020 roku. Jednak wydaje mi się, że są to zbyt śmiałe plany i rozpoczęcie budowy opóźni się o kilka lat. Obliczono, że podróż Hyperloop z Krakowa do Gdańska wyniosłaby zaledwie 35 minut. Obecnie trwają prace nad konstrukcją stalowych rur, w których to będą poruszać się kapsuły. W projekt zaangażowali się giganci świata inżynieryjnego, tacy jak SpaceX, Boeing, Airbus, NASA czy ESA, a także uniwersytety i instytucje naukowo-badawcze ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. Jak sami widzicie, rewolucja w transporcie jest coraz bliższa. Kiedy ten projekt już faktycznie wejdzie w życie, prawdopodobnie stanie się konkurencyjny dla wszystkich środków transportu, jakie dziś znamy. Z tego faktu, że Hyperloop będzie całkowicie ekologicznym i w miarę tanim środkiem transportu, przyszłość lotów pasażerskich, które nie są ekologiczne i zużywają tony paliwa, stanie pod wielkim znakiem zapytania. Takie jest moje zdanie. I to tyle z mojej strony w dzisiejszym odcinku. A wy co myślicie o Hyperloop? Piszcie w komentarzach. Zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału i dajcie łapki w górę. Trzymajcie się, cześć!